Witajcie w La Paz. To plac przed kościołem, klasztorem franciszkanów i kościołem. Coś trochę więcej będzie na zdjęciach. Tam widać na przykład jakichś protestujących w namiotach. Tu widać policję. Miały być jakieś takie, tak jak w Krakowie, freeriding tour po angielsku. Ale nie wiem, nie ma nikogo, już 10 minut minęło. Więc nie wiem, idę sam zwiedzać. Zgadnijcie, gdzie jestem. Na Targu Czarownic. Tak wygląda słynny Targ Czarownic. Czyli full komercha po prostu dla... O, ktoś na mnie trąbi. Sprzedają po prostu... śmieciarze. Sprzedają po prostu wszystko dla turystów. No i gdzieś tam czasem wiszą płody lam. A tak to normalnie jakieś rękawiczki, wisiorki, podkoszulki Dakaru. No bo teraz Dakar to jest boliwijska specjalność, nie? O, taksówka. Więc są z niego dumni i sprzedają koszulki. A tak, no, sweterki z lamy, nawieszki, ubranka. O, koszulki z Che. Czarownice sprzedają teraz rzeczy na poprawę potencji, wyglądające poważniej niż starty kawałek lamy. Gołębiami żyje La Paz. Gówno ma z tych ptaków. La Paz przydał się architekt przestrzeni miejskiej. Tu mamy piękną katedrę, tu mamy pałac rządowy, a tu ktoś sobie wywalił wieżowiec. A tu też jest jakiś pałac, nie wiem w sumie, który z nich dwóch jest rządowy. Bo jest to niezbyt precyzyjnie opisane. Na obu flagi Boliwii. Nie wiem, czy jakieś protesty nie szykują, bo bardzo dużo policji i do tego niektórzy w strojach bojowych, czyli hełmy i tarcze. Tam ktoś wali bęben, ale aczkolwiek tam wygląda akurat jakieś urodziny albo święto. Idę zobaczyć. To się okazuje, że są jakieś wybory. Nie zrozumiałem za bardzo czego. Mam na zdjęciu, to może potem poczytam. Nie wiem, czy widzicie tę kolejkę. Oni grzecznie czekają na busa. Nie pchają się, niewielka kupa. Tylko stoją w kolejce. Uważajcie w Boliwii, dlatego że telefon po tygodniu przestaje działać. I trzeba go zarejestrować. Trzeba się udać do punktu Tigo i dokonać rejestracji. Bo tak to w sumie działał tylko internet, ale nie mogłem kupić pakietów, czyli musiałem jechać na najdroższym takim sensie, że po prostu od kilobajta. A wystarczyło dosłownie podejść. Mają bardzo dużo okienek w centrum La Paz, więc nie czeka się w ogóle, znaczy to czekają na ciebie. Mają puste przebiegi. I właśnie u tej pani z numerem 9, której nie widać, bo ją zasłania dwójka stojących, byłem i zarejestrowałem sobie telefon i już działa. O, dzieci wesoło biegły ze szkoły i grają. No, odbijają sobie piłkę jak do siatkówki. Witajcie w boliwijskim lapaskim metrze, czyli kolejce, która górą nad miastem przewozi ludzi. Jest tutaj bardzo elegancko. Normalnie się bilety kupuje w kasie, jak w metrze, przechodzi się przez bramki. Idzie się na stację. Już teraz La Paz ma więcej linii kolejki niż Polska ma linii metra, a będzie mieć jeszcze więcej. Na razie mają trzy, bo mają tak czerwoną, czarną i żółtą. A reszta się robi. Już jestem w środku. Latujemy nad cmentarzem. No,
No. W ogóle trafił mi się wagon turystyczny. Oprócz mnie jest tylko czwórka żabojadek. Nie ma żadnych lokalsów i wszyscy robią zdjęcia. No a tu już są uboższe dzielnice, mówiąc delikatnie. Śnieżone szczyty, na które się pewnie za niedługo udam, jutro, pojutrze, pojutrze. Tu jest linia czerwona, a tu jest linia niebieska. Punkt przesiadkowy. I można jechać dalej na El Alto. Chyba sobie podjadę kawałek. Teraz jadę linią niebieską nad El Alto. El Alto to jest ta część La Paz, która jest na, już na płaskowyżu, na górze. Więc trochę bardziej nudna. I znowu mam turystyczny wagonik. Tylko się skład zmienił. Yeah, this is the main airport. It is. Oh, okay. Yeah. Sweet. Tam macie lotnisko. Tam tak szybko przyjechałem, w sumie to jeszcze wracam. Widać wielką dziurę, w którą miasto wpada. Tam jest La Paz. To jest widok strony La Paz, czyli widać domy, domy i nagle się kończą. Potem daleko widać góry, a między nimi jest dziura. Stacji, bo są dwie po drodze, jest ochrona, która zajmie się też pilnowaniem, żeby równo siedzieć w wagonikach, symetrycznie. Właśnie nas pani powiedziała, żeby mają siedzieć po dwie osoby z każdej strony. I jedziemy dalej.
Zauważcie, że ta aleja jest kompletnie wymarła. Prawie nie ma ruchu. No bo pewnie gdyby nie ta kolejka, to było pełno busików. No ale kto będzie jeździł busikami w korkę, jak można się kolejką przejechać? Czytałem artykuły w gazecie, bo to jest generalnie tak, że to jest taka dzielnica bardziej uboższa, w sensie mieszkają ludzi, głównie mieszkalna. Natomiast centrum La Paz jest bardziej właśnie biurowo-firmowe i codziennie rano tłumy tu zawsze zmierzały z góry na dół w olbrzymich korkach, albo miały do wyboru iść pieszo przez fawelę pół godziny, albo godzinę jechać busikiem naokoło w straszliwym korku. A teraz mówią w 24 minuty dojeżdżają do centrum. W ogóle lokalnie ludzie nie chcą z nami podróżować. W drugi przystanek, i mimo że ludzie akurat podeszli, to przepuścili wagonik. Pozwolili mu jechać dalej. Nie chcą razem z turystami się wozić. To wygląda coś poważniejszego, nawet głośniki są. Kibice? A właśnie mi powiedzieli, dlaczego. Już rozumiem, dlaczego tak wygląda, że wszystko się buduje. Bo póki się do budowania skończy, się nie płaci podatku nieruchomości, więc spryciarze nie kończą budować. Zawsze zostaje jakiś kawałek niedobudowany, a to na przykład ostatnie piętro albo coś. I dlatego cała Boliwia wygląda jak niewybudowana. Albo w trakcie budowy. Ja myślałem, że wszystko buduje właśnie, a to było już dawno zbudowane, tylko udaje. Tak wygląda normalnie La Paz. Tam, gdzie już nie sięga kolejka, znaczy to jest chyba właśnie ostatnia stacja. O, jaką piękną drogę budują. Tutaj powinien przyjechać laska, chłopaki nie płaczą. Nie puściłem film od tyłu, tylko ja już wracam. No, co tam będę chodził po ulicach biedniejszej dzielnicy. Przyjechałem tutaj tylko popatrzeć z nieba. Można powiedzieć, że przyjechałem się wywyższać. O, patrz, jakie targowisko piękne. A właśnie mi się schowało za zakrętem. Cała ulica taka jest. Już dojeżdżam do krawędzi i widać ładnie La Paz, jak się zsuwa w dolinę, a w tle widać ościężone szczyty Andów. Incluso en cada poste, prende luz, así está. Sí. Porque no sabes cómo hacen las mañanas. Es centro. Todo es nubladizo. Centro es de pie. ¿Es alto? Ah, tú eres de un día no volteé el ferry para ir en el costadito lleno de basura, papel, no. Ni siquiera para girar en vuelta a limpiar. Ay, otro tío, es que bien, o sea, ni bien baja aquí, están limpiando. Y qué bien. Pero es un error el billete, te lo he visto un guardián. No, obligatorio eso, pues, ¿eh? Si se tiene indigencia. Legalmente se ve. Legalmente se ve. Ahora el azul es más el mandato. No he ido. Ah, sí, no.
I już wracam nad cmentarzem. Jest taka uliczka, nazywa się HN i są tam cztery muzea, dzisiaj jedno nieczynne, trzy są czynne. Tutaj no na razie była jakaś wystawa czasowa rzeczy z tego, nie ze słomy, no ale z tego, w sumie ze słomy zrobionych. Ale nie wolno robić zdjęć we wnętrzach, tylko na zewnątrz, plus jakieś parę takich bajerków. Typu na przykład jakieś stroje z epoki, albo tam obok stoi wóz prezydenta, ale nie wolno w środku robić. Chociaż coś tam zrobię pewnie zaraz. W poprzednim muzeum na Pięterku były bardzo dużo figurek zrobionych, czy to z papieru, czy z modeliny, pokazujących różne wydarzenia kulturalne, typowych ludzi, typu na przykład sprzedawca bułek, czyściciel butów, no taki krajobraz krajobraz no tego, jak to się nazywa, miasta. Plus dużo zdjęć na przykład z początku XX wieku, panie tymi charakterystycznymi kapeluszami boliwijskimi i trochę opisu, o co chodziło z tymi kapeluszami. Aczkolwiek wyczytałem u mnie w hostelu, jest napisane, że te kapelusze wzięły się stąd, że kolonizatorzy kazali nosić ludziom takie kapelusze w zależności od prowincji, z której byli, żeby rozróżnić niewolników. A dopiero powiedzmy w XIX wieku po wyzwoleniu się to przyjęło jako moda. No i co jeszcze? Aha, no to w tamtym to wszystko. W tym muzeum dwie sale na dole, jeśli chodzi o niepodległość, czyli portrety prezydentów, jakieś tam historia, pokazana jakieś tam rewolucje. Aha, w poprzednim też było z modeliny jakiś model bitwy zrobiony. Plus tutaj jakieś sale. Taka typowa sala jadalna, typowa sala modlitewna. W domach sale modlitewne, gdzie rano się spotykali na posiłek, a wieczorem odmawiali wspólnie różaniec. Sypialnia z epoki. A na tyle jeszcze zdjęcia La Paz. Początek XX wieku i koniec XX wieku. Porównane różne miejsca, różne ujęcia. I Muzeum Metali Szlachetnych, tak się nazywa. Czy tam, no, Metales Preciosas, czyli cennych. Zawiera po prostu masę rzeczy z Tiwanaku. Tiwanaku będzie pewnie jutro. Zobaczymy, jak się ułoży. Kolejna sala zawiera złoto. Była bardzo ładnie zorganizowana. Bardzo ładnie wyglądała. No i na górze jeszcze parę artefaktów, na przykład z brązu, jakieś takie zapinki, też z Tiwanaku. Godzina 15 z hakiem. 15:17, wychynęłem z hostelu. Rano blogowałem, czytałem sobie o chodzeniu po górach w Boliwii, jakoś w ogóle nie mam tu ochoty. I szczególnie, że jest tu w La Paz jest zimno. Trzeba było coś wykombinować w okolicach Uyuni jednak. No i przyszedłem coś zjeść. Nie, bo co chodzi, brzmi jak jakaś licytacja. Po prostu zbierają kasę na pokoń przedstawienia. A tu sobie jakiś Boliwijczyk lata dronem na głównej alei miasta. La Paz jest nudne. Generalnie tłum,
dużo, ludzie się kręcą, nie wiadomo co się dzieje. No tak, tu łażą sobie bez celu, szczególnie, że są to popołudnie. Domy wcale jakiś wygląd tej nie jest rewelacyjny, przynajmniej w centrum. Placyk na co południe, popołudnie, przy więzieniu, bezpiecznie, bo dużo policji. Figurka na środku i jakieś religijne nawoływania. Przybiegający koło ciebie ludzie. Bym się gdzieś śpiesza, ty też zawołał, bo myślisz, że właśnie chcą ci wyrwać telefon. No bo nagle ktoś przybiega koło ciebie, nie? Niespodziewanie. A ty akurat trzymasz telefon w ręce. Zawoł można dostać w tym mieście. No już tak na koniec dnia. Ostatnie miejsce widokowe, czyli dach mojego hostelu. O, to jest mój hostel, ten taki w kwadrat dach ułożony, ale że jest przy samej ścianie wzgórza. No to z najwyższego piętra można po schodkach wyjść i znaleźć się na punkcie widokowym. No jest tu miejsce jakieś tak do siedzenia, do picia. Widać część miasta, jakieś przybliżenie. Generalnie jak byłem w tym muzeum wczoraj, w którym pokazywano rozwój miasta, to wygląda, że je po prostu normalnie założono w dolinie. No ale potem zaczęły slumsy wyrastać. Po prostu ludzie się dobudowywali na krawędziach, tam gdzie już było coraz stromiej, aż w końcu się tam wylali na górę, na to El Alto. Ale w sumie właśnie najgorsze slumsy są te na najbardziej stromym tym. Najbardziej stromym wzgórzu. W takich zoomach to już mi ręka drży. 50. Musiałem się przesiąść, oprzeć. O, tutaj też się już nic nie dało zbudować. Musiałem się przesiąść, oprzeć łokieć o kolano. A tutaj blok wyrósł i zasłania. To zrobimy teraz pomniejszenie, żeby było widać, jak to się układa. O, to teraz ta prawa strona. Też lubi życie na krawędzi. A to schodki. A to jest kolejka. Teleferiko, ten, którą wczoraj jechałem. Bo w ogóle dzisiaj jest kolejny dzień, nie wiem, czy ktoś zauważył. Bo tak przeskoczyłem w filmiku. Teraz o, kolejka się gdzieś tam chowa. A chyba już jej dalej nie widać. Niestety. Ale to się już jej naoglądaliście. No i tutaj się kończy miasto. Jakieś powiększenie. Na ulicę stromo pod górkę. Takie trochę San Francisco chyba. Jeszcze nie byłem, ale planuję być. No i jeszcze taki widoczek już po zachodzie słońca z okna. Tam się świecą domy na zboczach. A ja sobie siedzę w hostelu. Tak w ogóle to chyba nie pojadę w góry, bo stwierdziłem, że trochę bez sensu. Bo ani pogoda nie jest ładna. Zatem co to za wyjście, jak mnie wiozą autobusem na 5300 i podejdę na 5400. Wolę zdobyć jakiś ambitniejszy szczyt, a teraz niestety nie ma do tego warunków, bo jest ciągle pochmurno, pada. Zatem wolałbym jakoś pójść tak, że ja mam wpływ na wycieczkę, nie że trzeba o północy iść i przez całą noc łazić. Ja lubię w dzień chodzić. A tu jest z kolei zbyt niebezpiecznie, że ze samą chodzić, bo sobie wymyślili nowy sport napadanie na turystów chodzących po górach. Nie wiem, co się dzieje. Czy to jakiś protest? Czy parada? Czy co? Idą sobie bezczelnie środkiem drogi. Ale nie blokują całej.
stawili pas dla samochodów, w sumie nawet dwa,